Samorządowa Środa w Radiu Opole. W studiu Radia Opole witam Konrada Gęsiarza, starosta Damysłowski. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Przed chwilą w Radiu Opole była przedstawicielka Agrounii, opowiadała o wczorajszych protestach rolników. Do tego jeszcze nawiążemy. Ja bym chciała jednak zacząć od edukacji. Zwykle rozmawiamy o szpitalu i problemach szpitala w Namysłowie, dzisiaj o szkołach, bo kilka dni temu minister Czarnek odwiedził Opolszczyznę, odwiedził także budowę nowej siedziby zespołu szkół specjalnych właśnie w powiecie namysłowskim. Kiedy ta inwestycja będzie gotowa? Kiedy już tam będzie odbywała się nauka? Inwestycję mamy podzieloną na, można powiedzieć, dwa etapy. Pierwszy etap to jest budowa samego budynku wraz z wyposażeniem i to planujemy na wiosnę przyszłego roku zakończyć tą budowę. Zostaje przed nami jeszcze wyzwanie, jakim jest zagospodarowanie terenu, ale przymierzamy się już do montażu finansowego tej inwestycji, bo chcielibyśmy, aby od września przyszłego roku dzieci mogły już korzystać z naszej nowej placówki. Czyli już od nowego roku szkolnego? Znaczy nie, następnego, wrzesień przyszłego roku. Także jeszcze półtora roku i chcielibyśmy, żeby placówka działała. Zagospodarowanie terenu, czyli ma pan na myśli? Parkingi, ścieżki, tam jest jeszcze boisko takie przyszkolne, otwarte. Dodatkowo mamy takie miejsca do poznawania świata. Także, a co to jest miejsce do poznawania świata? To jest dla dzieci, które mogą wyjść sobie właśnie, są różne i rośliny. Mamy takie cztery miejsca do poznawania świata. Każde będzie troszeczkę inaczej zbudowane, dzięki czemu dzieci będą mogły też rozwijać swoje umiejętności, swoją percepcję. Szczególnie w tego typu placówkach jest to bardzo potrzebne. Trochę też sensoryka pewnie, tak? Tak, zgadza się. Czy budowa takiej placówki była konieczna? Pytam o to trochę w kontekście finansowym, bo 23 miliony złotych to nie są małe pieniądze, biorąc pod uwagę, jaki budżet miał powiat namysłowski, kiedy pan rozpoczynał kadencję. No jak rozpoczynaliśmy kadencję, mieliśmy 47 milionów budżetu. Dzisiaj na ten rok mamy już zaplanowane ponad 100 milionów. Natomiast czy była potrzebna, pewnie zależy, kogo by pytać, miałby swoje zdanie na ten temat. Jedni mogliby powiedzieć, że te 23 miliony można by spożytkować być może na 20 kilometrów dróg idealnie wyremontowanych w powiecie. Natomiast zarówno ja, jak i zarząd powiatu podjęliśmy taką decyzję, bo każdy, kto miał możliwość być w dzisiejszym budynku zespołu szkół, no to powiem szczerze, no aż wstyd, że mi jako zarządzającemu powiatem, że dzieci w takich warunkach, a jeżeli mówimy tu jeszcze właśnie o dzieciach ze szczególnymi potrzebami kształcenia, no są w takich warunkach. Można powiedzieć, że tak naprawdę to jest podwójne pokrzywdzenie gdzieś przez los. Z jednej strony dzieci borykają się właśnie z tymi swoimi niepełnosprawnościami, a z drugiej strony mają do dyspozycji budynek, który też przysparza wiele trudności. To jest budynek trzykondygnacyjny, dużo schodów. Mhm. Wprawdzie jest tam winda, ale no nie wszyscy do tej windy się zmieszczą, więc tych utrudnień jest bardzo dużo i tak naprawdę, kiedy poznałem materię tego budynku, to taki cel postawiłem sobie, żeby jednak to zmienić. A ten nowy jaki będzie? Jakie udogodnienia? Ten nowy budynek jest parterowy, to jest ta najważniejsze, po pierwsze. Po drugie, jest bardzo dużym budynkiem, z dużymi salami, z przeznaczonymi do specjalnych też nauki gabinetami. Duża sala gimnastyczna. Dzisiaj dzieci w szkole specjalnej mają salkę nie dużo większą od tego studia, której nie można nawet nazwać salką sportową. Jest zaadaptowana, można powiedzieć, tak praktycznie w piwnicy salka, żeby w jakikolwiek sposób można jakieś zajęcia tam przebyć. Także patrząc na to wszystko, takim moim marzeniem było, aby w tej kadencji udało się uzyskać pozwolenie na budowę nowego budynku. A że rząd zaczął wspierać tego typu inwestycje, że udało się pozyskać ogromne środki, bo z tych 23 milionów ponad 18 milionów pozyskaliśmy dofinansowania rządowego, no to otworzyła się szansa, żeby ta szkoła jeszcze w tej kadencji powstała. Także liczymy na to, że już na wiosnę przyszłego roku budynek będzie gotowy. Zostanie nam jeszcze to zagospodarowanie terenu, ale tak jak już mówiłem, no liczymy na to, że do września przyszłego roku uda się otworzyć placówkę. I wyposażenie też już tak, będzie kompletowane. Tak, z wyposażeniem, ze wszystkim na gotowo. Nowa szkoła parterowa, z dogodnymi dojściami, z salami przeznaczonymi specjalistycznymi, bo mamy przecież salki do SI, mamy również salki, gdzie będzie specjalna wanna.
gdzie będzie można też hydromasaże. No naprawdę rehabilitacja będzie tam też również na wysokim poziomie. Stołówka na miejscu. Dzisiaj dzieci muszą chodzić na stołówkę, nie mają u siebie w szkole. Także no patrząc na to wszystko, jak dzisiaj wygląda nasza placówka, no to przynajmniej moim zdaniem był to wydatek niezbędny, bo powiat istnieje już 20 lat i do tej pory oczywiście poprzedni starostowie inwestowali w ten budynek, remontowali go, przebudowywali, ale co byśmy nie robili w tym starym budynku, on nigdy już nie będzie spełniał tych wymagań, jakie stawiamy sobie w XXI wieku przed tego typu szkołami. Dlatego też ja uważam, że to był wydatek niezbędny i cieszę się, że udało się znaleźć finansowanie. Jeżeli chodzi o edukację w powiecie namysłowskim, to właściwie zaraz po świętach Wielkiej Nocy samorząd Namysłowa otrzymał certyfikat samorządowy lider edukacji. Co to oznacza? To oznacza, że doceniono nas za te działania, bardzo szerokie działania, jeżeli chodzi o wspieranie edukacji, o poprawę edukacji w powiecie namysłowskim. Można powiedzieć, że niektórzy patrzą tylko poprzez wyniki maturalne, zdawalność egzaminów zawodowych, natomiast ten certyfikat jest jakby takim szerszym spojrzeniem, jak samorząd dba o placówki edukacyjne i doceniono to właśnie, że budujemy nową szkołę specjalną, że udało się w tej kadencji wybudować boisko przy stadion lekkoatletyczny przy naszym liceum ogólnokształcącym. Jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o wymianę uczniów na te wymiany zagraniczne w programie Erasmus+. Bardzo dużo uczniów naszych szkół wylatuje. Teraz wczoraj w niedzielę i wczoraj kolejna klasa poleciała na Maltę, gdzie zdobywają nowe doświadczenie. Także mamy bardzo szeroki wachlarz, podnosimy jakość kształcenia, ale z drugiej strony również te warunki poprawiamy, inwestujemy w edukację, korzystamy z dostępnych programów, wzmocniliśmy naszą bazę do nauczania zawodowego. Także to wszystko zostało wzięte pod uwagę i oceniono nas bardzo wysoko, dostaliśmy 89 punktów na 100 możliwych. Także że czujemy się wyróżnieni, tym bardziej, że z reguły takie certyfikaty dostawały duże miasta, bo byliśmy wśród Katowic, Lublina. Także tym bardziej cieszy, że doceniono mały samorząd, który ma ograniczone środki, ale jednak inwestuje w tej kadencji bardzo mocno w edukację. Panie starosto, na koniec jeszcze zboże i produkty rolne z Ukrainy, bo wczoraj przez Opolszczyznę przetoczyły się protesty rolników pod szyldem Agrounii. Oni mówili, że działania rządu są niewystarczające, są zbyt późne i rolnicy właściwie z tego, co mówią, nie chcą dopłat i dotacji, chcą móc zarabiać. Jeżeli chodzi o te produkty rolne z Ukrainy, czy w Namysłowie widać ten problem? Czy rolnicy zgłaszają, że mają problemy ze skupem swojego zboża, nie mają gdzie przechowywać? Martwią się o przyszłoroczne, to znaczy, o tegoroczne żniwa. O problemie słyszymy, być może ze względu na to, że my nie mamy jakichś dużych elewatorów, które przetrzymują dzisiaj zboże, a szczególnie zboże z Ukrainy. To rozgłos tego problemu jest być może mniejszy. Natomiast no, ja bym zwrócił tutaj też uwagę na to, że tu mówimy też o części rolników, bo nie wszystkich rolników to dotyczy. Miałem okazję być praktycznie na wszystkich dożynkach, jakie były w zeszłym roku w powiecie namysłowskim, w 5 gminach i na tych dożynkach można było słyszeć, że rolnicy są bardzo zadowoleni z poprzedniego roku, bo... A myśli pan, że tej jesieni na dożynkach będzie słychać to samo? Ja liczę, że jednak tak, bo być może niektóre opcje, bo tak bym nazwał nawet Agrounię już jako opcję polityczną, która próbuje zaistnieć jeszcze mocno przed wyborami parlamentarnymi, podkreślają pewne tematy i podejrzewam, że co by rząd nie zrobił, jakie programy by nie wprowadził, to żeby oni mogli zaistnieć, będą musieli to negować i mówić, że jest za późno, że jest za mało. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że rzeczywiście te działania zostały podjęte, że jest wyciągnięta ręka i jest pomysł na to, żeby pomóc rolnikom, że te ceny w skupie mają być określone i ten skup ma być prowadzony. Dzisiaj już są te działania, aby zabezpieczać tranzyt właśnie zboża i produktów z Ukrainy, tak aby on tylko przejeżdżał przez nasz kraj, a nie był gdzieś tutaj rozładowywany. No i właśnie rolnicy pytają, czemu dopiero teraz to wprowadzono, czemu nie od razu, czemu tyle miesięcy to zajęło? Ja powiem tak,
każdy, kto zarządza i później jest oceniany, całkowicie inaczej sytuacja wygląda z punktu widzenia historii. Gdybyśmy się cofnęli w czasie, a mieli dzisiejszą wiedzę, to z pewnością te decyzje byłyby łatwiej podejmować, natomiast trzeba wziąć pod uwagę, jak wyglądało podejmowanie decyzji w momencie, jaką mieliśmy wiedzę na tamten moment. Oczywiście znalazłby się ktoś, kto mówił, że trzeba to już wstrzymać, inni mówili, że nie, pomóżmy, żeby to zboże z Ukrainy zostało wytransportowane, bo zamysł był taki, żeby ono jednak dotarło do tych krajów afrykańskich, gdzie było zagrożenie takiego globalnego głodu, więc ta sytuacja wtedy wyglądała inaczej. Natomiast no, też trzeba zwrócić uwagę, że państwo nie do końca decyduje o tym, co się dzieje z tym zbożem, które do nas wjeżdża. Przecież to były też duże prywatne firmy i tutaj powiązane z politykami różnych opcji. To oczywiście każdemu jest wygodniej powiedzieć, że to tylko strona rządowa za to odpowiada. Natomiast no, dobrze wiemy, że również politycy opcji opozycyjnej są jakby zamieszani w tą całą sprawę przechowywania, skupowania tego zboża, wprowadzania go tutaj u nas na rynek. Ja bym się skupił na tym, że te pomysły są. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie boi się podejmować takich decyzji i słucha rolników, słucha ludzi i jeżeli trzeba, to wprowadza pewne rozwiązania. Przykładem były różne tarcze antykryzysowe i można dzisiaj powiedzieć, że taka tarcza jest wprowadzana właśnie dla rolników. Ma być ta cena 1400 zł. No dzisiaj najważniejsze jest też, żeby opróżnić te magazyny, aby ci rolnicy, którzy zbiorą swoje plony w okresie letnim i którzy nie będą mieli możliwości dla siebie we własnym zakresie tego zboża składować, żeby mieli gdzie je sprzedać. Natomiast no, dzisiaj problem dotyczy głównie tych dużych rolników, którzy co roku przechowywali to zboże, bo tendencja była taka, że zawsze było drożej, dużo po żniwach w tym okresie zimowo-wiosennym niż zaraz przy sprzedaży, przy żniwach. Natomiast no, ten trend widać się odwrócił, ale to jest trend ogólnoświatowy. To nie jest tylko w Polsce, bo jak popatrzymy na ceny ogólnoświatowe zbóż i produktów rolnych, one dzisiaj idą w dół i tak naprawdę to nie jest tylko wina tego, co się dzieje u nas w kraju, ale ogólnoświatowy trend. Mówił Konrad Gęsiarz, starosta namysłowski. Dziękuję bardzo za wizytę w Radiu Dziękuję Opole. Bardzo i życzę udanego popołudnia. Cała rozmowa na radio.opole.pl.